Po prawej stronie podnosi rękę, niepilnowany tam przez nikogo z numerem 6. I świetna interwencja bramkarza, szkoda, że piłka nie doleciała do podnoszącego rękę z numerem 6 Przemysława Kurdziela. I znów niedokładne podanie. 2 minuty, proszę Państwa, za chwilę będziemy odliczali końcowe 30 sekund. I znów drużyna czerwonych. I jeszcze raz. I kapitalna interwencja bramkarza drużyny niebieskich. To Jędrzej Hugo Bader. Alert media. On dzisiaj ma naprawdę alert na Stadionie Narodowym. 90 sekund. Panie sędzio, niech pan kończy to spotkanie. Panie Laguna. Rzut rożny dla drużyny czerwonych. 19 zawodników w obrębie pola karnego. 3. Korespondenta ligowca.pl prosimy, by zrobił 2 kroki do tyłu. Czy ligowiec.pl cokolwiek... Rzut karny! Karny nie! Laguna! Laguna, wróć! Michał Kozak przy piłce, brawo! Michał, biegnij po gola! Panie Michale, niech pan nie strzeli gola! Niech pan pamięta o fair play! No nie, nie ma gola i dobrze, bo był absolutnie rzut karny. Michał Kozak to jednak piłkarz z zasadami. Specjalnie, niedokładnie podał do partnera, bo sam wiedział, że sędzia popełnił błąd.